Czy jesteś gotowy na prowokację? I ze strony Wilsona Varelli, bo to jest showman, który potrafi to robić w klatce, ale myślę, że Salahdin Parnasse we Francji zbudował też pewien obraz Mariana Ziółkowskiego. I ty tam będziesz się mierzył nie tylko z rywalem, ale chyba też ze ścianami. Czy Salahdin Parnasse zbudował? Raczej to kibice francuscy zbudowali na bazie mojej walki z Parnassem mój wizerunek. I jestem tego świadomy, że tam będzie ogień, że będzie tam piekło. Ale to, wiesz, to nie było tak, że KSW powiedziało: Marian, będzie gala we Francji. Czy chciałbyś tam walczyć? A ja, czy chciałbym tam walczyć? Dobra, zawalczę, bo w sumie już dawno się nie biłem, powypadałem, wypadałoby to wziąć. To było odwrotnie. Było Artur, do mojego menadżera: Artur, słyszałem, że ma być gala we Francji. Jeśli tak, mów KSW, powiedz Maćkowi, Martinowi, Wojkowi, że zgłaszamy swoją chęć na tę galę.